Pani to jest, może to banał, ale gdy gra ją dwie drużyny sąsiadujące, to prawdopodobnie grają dodatkowo 4 punkty, to chyba mobilizacja jest podwójna, co? Czy niekoniecznie? Myślę, że tak, że my zdajemy sobie sprawę, że właśnie z drużyną z Kidzyna czy Zabrza będziemy rywalizować o te miejsce w grupie i te mecze są rzeczywiście bardzo dla nas istotne, szczególnie, że ten mecz gramy na własnej hali. A drużyna z Kidzyna to drużyna niezwykle taka zrównoważona sportowo, dobra druga linia, dobra pierwsza linia, dobrze funkcjonuje szybki atak, niezła bramka, więc jest to drużyna o takim sporym doświadczeniu, jeżeli biorąc pod uwagę tegoroczne rozgrywki. Oni w tym składzie występują już kolejny sezon z powodzeniem, zresztą również w poprzednich sezonach to czołówka, pierwsza czwórka naszej ligi. I te mecze z nimi zawsze są dla nas bardzo ciężkie. Wierzę jednak, że potrafimy, szczególnie przy wsparciu naszych kibiców, o co gorąco apeluję, bo to jest dla nas dodatkowy bodziec i wielka pomoc zawsze, że będziemy potrafić zdobyć te 4 punkty. Dwóch solidnych ligowców się spotyka w Głogowie, a kadra wyglądała dobrze przed tym niedzielnym meczem? Jeżeli chodzi o ubytki, to nadal Rafał Biegaj, który z tą kontuzją palca będzie pauzował jeszcze około 3 tygodni. To jest dla nas spora strata, ale ze spójnią pokazał, że można pewne ubytki zastąpić. Nasi zawodnicy reprezentują taki wyrównany, wysoki poziom i ja nie boję się rotacji w składzie i szukania takich ustawień, które zaskoczą przeciwnika, czy dadzą wykorzystanie całego potencjału naszego zespołu. Wiemy już, że Kidzyn nie najlepiej zaczął, ale ostatnio wygrał w Lublinie. To taki sygnał ostrzegawczy dla Was, żeby się dobrze przygotować do tego spotkania, że w swoim początku Kidzyn tak odwraca karty i zaczyna grać dobrze i zwyciężać. Znaczy, widzę podobnie jak i my, też na początku, początek mieliśmy taki nie za ciekawy, ciężkie drużyny. Kwizny tak samo, też na troszkę też na początku ciężko, teraz z Lubinem wygrało bodajże 3 bramkami. Rozkręcają się wraz jak im dłużej trwa ta liga i mam nadzieję, że my to samo będziemy chcieli pokazać i boisko zweryfikuje. Czy jako zawodnicy w szatni rozmawiacie, kalkulujecie przed każdym meczem, że w tym meczu gramy z rywalem z tej samej grupy, jest 4 do zdobycia, tu gramy z kimś innym, no jest jednak mniejsza pula, czy to jest motywacja taka sama? Nie ma żadnych kalkulacji. Tak naprawdę o punktach to się dowiadujemy po meczu, przynajmniej ja jakoś tego nie rozpatruję, że dzisiaj gramy o 2, czy o 3, czy o 4 punkty, tylko po prostu gramy mecz, wygrywamy, są 4, jak są 4 to jest super, jak są 3 to też jest super, w sensie jak są wygrane oczywiście.